Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World i it's a special! Do you believe it? Carrera GT, Porsche Carrera GT za 2 500 000 IGC. Zobaczcie, ile ten samochód kosztuje za boosty. 8600 boostów, wersja zwykła. I mamy tutaj nawet części Gromlena, słuchajcie. A wersja Ultra, której się nie opłaca kupować, kosztuje 13800 boostów. I mamy tutaj części już takie hardkorowe. Zobaczcie, te staty są naprawdę nieźle przykokszone. Ale mamy za 2,5 miliona gotówki do kupienia teraz w grze. Słuchajcie, okazja jest świetna. Ale czy ten samochód naprawdę jest taki dobry? Powiem wam szczerze i zdradzę wam, że jest to jeden z moich ulubionych wozów w garażu. I nie dlatego, że jest to najlepszy wóz, jaki mam w garażu w klasie S, ale dlatego, że naprawdę fajnie się prowadzi. Jest to rzadko spotykany. Ja nie wiem, ja mam jakiś fetysz z tą spotykalnością, ale rzadko spotykany wóz w Wordzie. I można też nim wygrać, chociaż jest to cholernie ciężkie. Zdarza mi się to raz na 50 wyścigów. Mimo, że tam czasami gram nawet z jakimiś słabszymi, typu, nie wiem, McLaren MP4. Tu mamy tutaj słabe nitro, niestety. I przez to, no, Carrera sobie słabo radzi. Nie mamy tutaj ani mocnego przyspieszenia, ani mocnego nitra. Jedyne, co w Carrerze jest dobre, to prędkość maksymalna, która nas nie ratuje. Co jest ciekawe, ten wóz posiada w rzeczywistości zdejmowany dach, a tutaj nawet nie ma takiego bodykitu, który by sprawiał, że ten dach sobie by zniknął, co jest moim zdaniem, no, szkoda po prostu, że nie ma takiej możliwości, żeby ten dach ściągać chociażby jakimś bodykitem za IGC. O, fajnie by było, jakby tak był taki bodykit za IGC, który by po prostu usuwał dach, bo ten dach jest sztywny, ale w rzeczywistości można go sobie odmontować jakoś tam. No i mamy tu oczywiście silnik V10, 5700 cm sześciennych, 612 koni mechanicznych w tej wersji podstawowej, 1380 koni mechanicznych. I no, grałem sobie tym samochodem w Need for Speed Most Wanted 2005. I tamten wóz naprawdę wymiatał, kurde, bez kitu. No ale tutaj w Wordzie już mamy do czynienia z Koenigseggami, Agerami, F1-kami i innymi koksami, na których tle niestety Carrerka prezentuje się pod względem osiągów nie najlepiej. Pojedźmy sobie może jakiś wyścig, nie wiem, który tu... O, mamy Campus Interchange, pojedźmy sobie. Chcę wam zademonstrować samochód, bo jednak 2 500 000 gotówki, 2 500 000 IGC gotówki w Wordzie, czy dolarów w Wordzie, czy funtów, whatever, nigdy nie potrafię tego jakoś dobrze nazwać. To nie jest, przepraszam, to nie jest mało i to się zbiera naprawdę bardzo, bardzo długo, no chyba, że ktoś gra na botach. I ja mam tutaj części nie jakieś tam hardkorowe, bo chcę sobie ten wóz zrobić na częściach tych żółtych, bo no właśnie ciekawostka na temat wersji Ultra, która kosztuje trochę, jest taka, że na częściach Ultra Carrera jest po prostu do dupy, krótko mówiąc. Nie wiem, nic się w niej nie zmienia specjalnie i jednocześnie mimo jakichś tam wielkich statów, samochód praktycznie głupio się prowadzi. Ma te części chyba tam zielone na osiągi i czerwone na prowadzenie. Jakoś tak, nie pamiętam. Przed chwilą wam to pokazywałem. I ja nią jeździłem. Miałem ją wypożyczoną na jakiś czas i to była tragedia. Nie dało się tym w ogóle jeździć. Ale na częściach Gromlena, w ogóle częściach żółtych, naprawdę Carrerka pięknie się prowadzi. No i zobaczcie, przede mną jest Porsche chyba GT3 RS 4.0. Albo GT3 RS 3.8, tak mi się wydaje. W każdym razie jakaś GT Porsche
911 i zostawiłam je z tyłu. No kurde. Nie wiem, czy ją dogonię, jest słabo. Nawet jak użyję nitra, nitro mi tu w ogóle nic nie da. Także jest ciężko wygrać. Jedyne, co mnie tu ratuje, to prowadzenie, które na tych zakrętach, które zaraz spotkam, naprawdę bardzo, bardzo fajnie się sprawdza. Karelka po prostu połyka zakręty. Nie skręca jakaś hardkorowo, ale jeśli się w nią wczujecie, bo na początku no jest nie najlepsza do prowadzenia, ale jeśli się w nią wczujecie, potrafi pokazać ten pazur na zakrętach. Zobaczcie, przyspieszenie jest tu naprawdę kiepskie. Nie mogę dogonić samochodu, który jest przede mną. Nie wiem, czy mi się to uda w tym wyścigu. Chyba, że gdzieś bardzo skusi, jak na przykład w tym rondzie, które za chwilę będziemy sobie mijać. Uwaga. Hops, 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 hops. Bardzo dobrze koleś przejechał. No i raczej nie mam tutaj szans, moi drodzy. Także musicie się poważnie zastanowić nad kupnem karery. Jeśli o mnie chodzi, to jest jedno z najlepiej wyglądających Porsche, jakie po prostu widziałem. Naprawdę ten samochód wygląda przepięknie. No ale w Wordzie nie jest to dobry wóz do wygrywania. Chyba, że ktoś naprawdę kolekcjonuje Porsche i musi mieć karerę GT w swoim garażu, to oczywiście jak najbardziej się opłaca kupić za kasę z gry. Chociaż z drugiej strony tak czy inaczej się opłaca, jest to rzadki samochód, a jednak czasami w klasie S da się wygrać, chociaż jest to niebywale ciężkie, niestety. Jak do tej pory nie udostępniono nam jakiegoś wielkiego koksa do klasy S za IGC. No chyba, że Porsche GT3, które tam sobie radzi, czy 4.0 też sobie tam dobrze radzi dosyć w tej klasie S. Jak widzicie, ta Porsche'awka jest teraz z przodu. Więc jeśli planujecie kupić jakiś wóz do klasy S, to polecam wam właśnie którąś z 911. A karelka GT, ona chyba może być w klasie A, ale tam to też sobie w ogóle nie poradzi. Tam nizmo zjeją na śniadanie. Nie ma mowy. Zobaczcie. Drugie okrążenie. Jadę prawie że idealnie. A nie mogę dogonić tej Porsche'awki. Mógłbym dodać tu jeszcze okrążenie, ale to nie ma sensu. Nie mam tu ani nitra. No mógłbym użyć katapulty, gdybym miał wyposażoną, ale to też by mi coś tam dało, no wiadomo. Ale zobaczcie, jak się zbiera. No tragedia to jest z tym przyspieszeniem. Ja bardzo lubię ten samochód. To nie chodzi o to, że ja hejtuję go. Bardzo lubię nią jeździć i często nią jeżdżę nawet. What the fuck? Czemu on zniknął nagle? Co się dzieje? Ej, naprawdę, dziwne rzeczy się dzieją w tej grze dzisiaj. Zobaczcie. Da fuck? O co chodzi? No nie, ale szkoda, bo chciałbym zobaczyć, jaki czas by miał ten koleś na koniec wyścigu i jaką by miał stratę. Może udałoby mi się na tych ostatnich metrach go wyprzedzić jednak, a tu lipa. Nie wiem, czy mnie rozłączy zaraz z grą, czy jak? Zaraz zobaczymy, co się stanie. Wcześniej miałem jakieś lagi. Nie, no normalnie ukończyłem. Gościa musiało z gry wywalić, chyba się wkurzył. Zobaczcie, on miał... No, on ma lepsze tutaj części, no. Rzeczywiście, no właśnie, to też... Można by jeszcze porównać, jakbym sobie lepsze części tutaj włożył do mojej karerki, to wtedy by pewnie śmigała lepiej, ale mimo to staty mam sporo wyższe od 911 GT3 RS, ja tak jak mówiłem, to jest GT3 RS 3.8, a nie 4.0 jak myślałem. Więc no, poradziła sobie tu lepiej niż ja w karerze, mimo że miałem troszeczkę wyższą prędkość maksymalną, ale jednak części są gorsze, prawda? Więc jeszcze by można było sprawdzić na lepszych częściach, jakby mi poszło. No i cóż, tak to wyglądało. Ja nawet tej karery nie mogę sobie kupić za IGC. Zobaczcie, mam niecały milion. Jedynie co mogę kupić to... O, tu jest już karelka, zobaczcie, się kręci. Hejka, już ktoś kupił, już ktoś kupił. Pokażę wam jeszcze bodykity, jakie mamy do karery
GT, bo jest chyba, jakiś tam był dla tej wersji Ultra, ale nie wiem, czy on jest dostępny teraz w warsztacie tuningowym. Sprawdźmy to. Okej, mamy jeden body kit. Boże, to jest w ogóle body kit z Need for Speed Most Wanted. Dokładnie taki sam, ale rujnuje całą tą sylwetkę. Piękną sylwetkę Carrery. Chociaż niektórym może się podobać, bo jednak też nie jest aż taki zły, nie jest kwadratowy ten body kit, który by już w ogóle rujnował. Tutaj mogli to lepiej zakończyć moim zdaniem. Ja tego body kitu nie chcę montować, bo to jest moim zdaniem, nie wiem, profanacja całego tego wyglądu. Tak samo spoiler. Spoiler mamy tutaj standardowy od tej Carrery, on w normalnej wersji się jeszcze wysuwa do góry powyżej jakiejś tam prędkości, żeby był lepszy docisk. No zobaczcie, taki spoiler, zobaczcie jak to psuje tą karerkę. A ciekawe jak bez spoilera wygląda. Zobaczcie, normalnie jak bez nogi. Jesus, nie. Jeszcze są maski, zobaczcie ile masek tutaj jest. Sporo, co? No nie wiem po co tutaj maski, lepiej jakby się tutaj z tyłu to zmieniało, co? No jest tego trochę, to jest ciekawe. Zobaczcie, do niektórych samochodów takich, które, do których przydałby się taki tuning wizualny, jest sporo właśnie tych części, a do jest mało części, a do egzotyków mamy nagle dużo, gdzie w ogóle praktycznie nie trzeba nic modyfikować, przynajmniej moim zdaniem. No i tak jak pokazywałem, 2 miliony 500 gotówki trzeba wydać na tego IGC Speciala. Ciekawe, naprawdę ciekawa sprawa te IGC Special, bo pokazują się tutaj no naprawdę niezłe wozy. Wcześniej mieliśmy chyba Estoke, Lamborghini Estoke, które no moim zdaniem jest nawet lepsze niż ta Carrera GT. Chociaż też ma słabe przyspieszenie, ale to mamy mocne nitro i lepsze prowadzenie, więc no cóż. Wasz wybór, no piszcie co myślicie o tej karerce. Jest to na pewno ciekawy wóz, jeśli ktoś poszukuje jakiegoś tam konkreta do klasy S, to raczej nie inwestować, ale jeśli ktoś chce mieć fajny wóz w garażu, to myślę, że karerka się tutaj nieźle spisze pod tym względem. No i na pewno, no nie wiem, teraz to już chyba raczej nie będzie unikalny wóz, no bo każdy praktycznie może sobie ją kupić, ale wcześniej to był unikalny wóz, którym naprawdę lubiłem jeździć. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną teraz. Trzymajcie się, na razie, pa pa.